witam was wszystkich bardzo serdecznie w 14 vlogmasie, a dzisiaj jest ostatni vlogmas. Jest 21 grudnia i ja dzisiaj kończę vlogmasy, bo po prostu jutro wyjeżdżam już do rodziny, nie miałabym jak ich nagrywać, montować, wstawiać i tak dalej. No i dzisiaj jest ostatni vlogmas. Ja dzisiaj idę na wigilię z zajęć, także będę się malować i jako, że jest ostatni vlogmas, to trochę będę wspominać, malować, wspominać i takie zrobić wam takie podsumowanie vlogmasów. Właśnie akurat, że jak się pomaluję, to jak będę się malować, to akurat mi tak fajnie wyjdzie, bo ja lubię gadać, kiedy coś robię, więc mam nadzieję, że będziecie to dobrze wisicie. Mam lusterko bardzo daleko, ale no nie umiem ustawić tak inaczej kamery. Zapraszam! A więc, tak jak już powiedziałam, mamy ostatni vlogmas i na początku powiedzmy sobie o tym, jak ja to wytrzymałam, w sensie czy było trudno faktycznie nagrywać nie codziennie, bo ogólnie z 21 dni nagrałam 14 vlogmasów, z 15 dni jeden zrobiłam łączony z jednego weekendu, więc wydaje mi się to bardzo dobrym wynikiem, w sensie ogólnie gdybym dała sobie za zadanie nagrywać codziennie, to słuchajcie, dałabym radę nagrywać codziennie. Ja widzę, że dałabym radę nagrywać codziennie, bo no, dawałam radę jakoś to robić i ja te dni, które robiłam sobie wolne, mogłabym nagrywać codziennie, ale te dni po prostu, które robiłam sobie wolne, to były dni, żeby trochę odpocząć od tego vlogowania ciągłego, od montażu, po nocy, wieczorem bardzo. Przez to trochę mi się tak ogólnie jakby system dnia przez to vlogmasy mi się trochę rozwalił mimo wszystko, bo ja mój system dnia, system wieczoru miałam bardzo fajny, wypracowany już przez jakiś czas, czyli że 21:30 odkładam elektronikę, sprzątam 10 minut wieczorem, takie tam różne nawyki, które po prostu mi pomagały utrzymać spokój ciała, duszy i w ogóle takie, wiecie, bardzo przydatne nawyki robiłam. No a tak to wieczorem zabierałam się za montaże, więc skończyłam 22, więc nie odłożyłam tej elektroniki 21:30. Do tego nie miałam już potem siły sprzątać, no i takie tam rzeczy. Także no te kilka dni to było, które robiłam sobie przerwę, no to też było takie odpoczęcie dla mnie. Plus myślę, że te vlogmasy naprawdę już by zanudziły was na śmierć, gdyby były tak codziennie, bo ja codziennie robię to samo. Ja nawet widziałam na tych, jak robię takie przyspieszenia, to też praktycznie codziennie było to samo. Starałam się wynajdywać jakieś nowe rzeczy, no ale trudno jest, tak jak wiecie, chodzę do szkoły, no to co tydzień też mam te same zajęcia i tak dalej. To tak średnio da radę wynaleźć coś nowego. Powiem wam też, że ten miesiąc był takim miesiącem przełomowym trochę na moim kanale, bo dobiłam 300 subskrypcji, a potem dobiłam 500 subskrypcji ogólnie. Teraz już aż tak nie jest, ale był bardzo jakieś dwa tygodnie był taki strasznie duży przyrost subskrypcji, że tak powiem. I ogólnie nie, no, ludzie oglądali te vlogmasy, nawet dostałam kilka takich bardzo miłych komentarzy, że lubią oglądać moje vlogmasy, że mam ciekawe vlogmasy, co jest dla mnie bardzo ważne, bo ja właśnie staram się tak przy montażu, nie wiecie nawet ile ja wycinam moje gadaniny jakieś, bo uważam, że to jest bez sensu. No więc dużo osób właśnie, znaczy jedna osoba mi napisała, że fajnie, że nie przedłużam i nie robię tego nic na siłę, więc strasznie się cieszę, jak dostaję takie komentarze, bo to jest takie docenienie mojej pracy. Możecie mi napisać w komentarzu, czy wam się podobały te vlogmasy, czy chcecie przede wszystkim w przyszłym roku je. Ja powiem wam, że tak wstępnie, myślę, że jasne, czemu nie, ale w przyszłym roku od razu mówię, będę miała więcej nauki, będę w drugiej, pierwszej klasie liceum, ale w takiej pierwszej. Jeżeli nie wiecie, o co mi chodzi, no to znaczy, że nie oglądaliście mojego filmiku o klasie. Już odsyłałam wam tam was na początku grudnia chyba. Tylko jak gdzie coś tam wspomniałam o klasie. No więc za rok będę miała bardzo dużo lekcji, bardzo dużo rzeczy. No i sądzę, że grudzień nie będzie taki przyjemny w szkole w przyszłym roku jak w tym. Także myślę, że w przyszłym roku tym bardziej codziennie nie będę nagrywała.
Ale tak jak w tym roku, czyli po prostu co jakieś, czyli po prostu raczej dłuższej przerwy niż 2 dni nie było. Raz była przerwa dwudniowa, ale to dlatego. W sumie raz ja miałam przerwę 3 dniową nagrywania, ale od nagrywania vlogów, ale nagrałam wam wtedy bullet journala. No więc jakby większej przerwy raczej nie będzie i mam nadzieję, że za rok właśnie uda mi się tak samo zrobić jak w tym roku. Jeżeli chodzi ogólnie o mój grudzień był super. Ogólnie miałam dużo takich dni, gdzie gdzieś ciągle chodziłam. Miałam występy, jakieś próby, wiecie, różne rzeczy. I ogólnie ten grudzień był super. Też dużo się spotkałam z ludźmi. Ozdobiłam bardzo szybko świątecznie pokój i bardzo ładnie. No i tak, też w tym roku dużo prezentów. I kupiłam i dostałam. Poszłam też pierwszy raz na łyżwy, byłam pierwszy raz na lotnisku, miałam ogólnie dużo takich właśnie jakichś występów, jakichś takich akcji, to było strasznie spoko. Ja maluję się dalej, a was zapraszam na tego vlogmasa już bez wspominek. Okej, ja już jestem pomalowana, bo ja mam, że te loki jakby wyszły, tylko je zniszczyłam po prostu po pewnym czasie. Zdałam włosy, one się tak wyprostowały, teraz się już czesałam, więc w ogóle nie wiem, co ja zrobiłam. No ale chyba nie są takie złe. Także lecę na wigilię. Wyglądam chyba okej. Taki klasyczny makijaż zrobiłam, podkład. Ale taki full makijaż, ale klasyczny. I bez żadnych cieni po prostu. Mi taka szminka. Znaczy pomadka. Hej, już jestem po tej wigilii zajęć i ogólnie na tej wigilii była moja przyjaciółka, której dałam prezent, której dajemy sobie prezenty nawzajem i pokażę wam, co ja dostałam. Już wam pokazuję chwilę w chwilę. Jakby na samym początku popatrzcie, jakie to jest ślicznie zapakowane. Jest napis Merry Christmas, to było przyczepione jeszcze ładnie, trochę się tutaj, ja tak lubię skuwać takie rzeczy, także no, ale jest bardzo ślicznie, to jest napisane Zuzia, że ja, a tu jest napisane taki Zuzia mnie, czyli ja, to właśnie to moja przyjaciółka. No i otwieramy. I ogólnie no strasznie jest to zapakowane. I tutaj to było ogólnie jakoś tak, o, wiecie, przykryte, żeby nie było widać, są jakieś takie serpentynki. No jak mówię, jest strasznie ślicznie zapakowane i to było w takim woreczku z... I dostałam, no patrzcie, ile to jest rzeczy, to jest naprawdę tak ślicznie zapakowane. W środku tych butów pewnie jest jeszcze mnóstwo tego, żeby mogła je założyć. Ale mięciusie. Mam straszne morze na podłodze, ale nie zwracajcie uwagi na to. Jejuś, zobaczcie jakie urocze. Super. Ogólnie ja zjadłam przed chwilą obiadek i zaraz znowu wychodzę. Powiem wam, że dzisiaj mam też taki trochę zabiegany dzień, w sensie, że ciągle gdzieś idę, gdzieś wychodzę. No ale it is what it is. Powiem wam, że trochę mi przykro, bo nawaliłam w ostatni dzień, przez ostatni dzień vlogmasów, bo jeszcze go nie zmontowałam vlogmasa z wczoraj, a już nie mam czasu na montowanie go. A wracam do domu o 20. W sensie o 20 kończy się to, na co idę teraz, a idę teraz pakować prezenty. Słuchajcie, nie umiem pakować prezentów. Mogę to jak wstać w ogóle. Nie umiem pakować prezentów, ale idę pakować prezenty i jeszcze być może dostanę za to trochę pieniążków. Także jej. Ogólnie to jest harcerstwo, także muszę wziąć też modul i w ogóle. No ale właśnie nie zmontowałam jeszcze filmiku z wczoraj. Vloga, w sensie. No i tak trochę średnio, bo o 20 to się skończy i o 21 pewnie jakoś będę w domu. I ja nie wiem, kiedy ja tego vlogmasa dam, naprawdę. Tak teraz biję się z myślami, ale w końcu, żeby nie dać go dzisiaj, w sensie jutro, bo jutro będzie dzisiaj, no to chyba go dam po prostu dzisiaj jakoś wieczorem, tak późno, 21-22. I strasznie was za to przepraszam, że był tak późno, no ale... No niestety przeceniłam swoje możliwości trochę, bo wczoraj wieczorem nie montowałam, bo myślałam, a spoko, na luzie się wyrobię i jednak się nie wyrobiłam. Tak, ja lecę. O mój Boże, jestem tak strasznie zmęczona. To jest jakiś hit. Pakowałyśmy te prezenty te 4 godziny i faktycznie trochę tych prezentów było, a ja jeszcze, jako że nie umiem pakować prezentów, to po prostu stałam obok i zapraszałam ludzi do stołu
O Boże! I przyklejałam taśmę, gdzie dziewczyny chciały, żebym im przykleiła, także jakby sprawnie nam to szło bardzo w sumie. Ale właśnie tak to wychodziło. Zarobiłyśmy jakieś no 6-7 dych może. Nie pamiętam, bo nie wszystko miałyśmy w banknotach, więc nie liczyłam tak dokładnie. Taka informacja a propos wczorajszego Lubmasa. Wczoraj, bo jako że właśnie teraz wróciłam do domu, jest 21 za 10 minut, jakbym ja miała teraz się zacząć zabierać za montaż tego Vlogmasa i wczorajszego Vlogmasa, to bym skończyła pewnie jakaś 23 i tego wczorajszego Vlogmasa mogłabym dodać jakoś 22 dopiero. Także słuchajcie, mam nadzieję, że wybaczycie mi to, że będzie taka obsuwa trochę na te ostatnie Vlogmasy, bo wczorajszy Vlogmas będzie jutro, a ten Vlogmas będzie pojutrze i po prostu no taka obsuwa będzie mała. Mam nadzieję, że jakby wam to nie przeszkadza, po prostu no jestem strasznie zmęczona, teraz bym tego nie zrobiła dobrze, a tak to akurat jutro rano sobie dokończę montowanie tego, w sensie montowanie tego wczorajszego i zacznę i do końca skończę montować ten Vlogmas i tak, myślę, że to już by było na tyle w ostatnim Vlogmasie na moim kanale. Bardzo wam dziękuję, jeżeli dotrwaliście do końca tego ostatniego Vlogmasa, jeżeli oglądaliście każdy w miarę, powiedzmy, jakoś tam, także no naprawdę byłoby miło, gdybyście zostawili w komentarzu coś takiego, wiecie, pamiątkowego, nie wiem. No i oczywiście nie zapomnijcie o łapeczce w górze, subskrypcji mojego kanału, żeby nie przegapić moich innych filmów, bo Vlogmasy to nie jest jedyny film, jaki tutaj tworzę na moim kanale. Także oczywiście łapeczka w górę to jest coś must have. No i komentarz.